Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Ostatnio kupiłem sobie, chciałem powiedzieć, Toyotę Agerę. Kenizaga Agerę. I to jest naprawdę przepiękne auto. Kurczę, gdzieś mi się porysowało? Nie, to jest po prostu zabrudzenie. Ja całkowicie wyłączyłem w tej grze uszkodzenia, a to dlatego, że lubię mieć po prostu cały czas auta wyglądające po prostu pięknie. W mieście auto po prostu mieni się niesamowicie, bardzo, bardzo ładne kształty tej Agery. Mówiliście, że kupię Aventadora, no każdy właściwie mówił, żeby kupić inne auto, nie wiem, LaFerrari, Aventador i tak dalej, każdy jest fanem innego z tych wspaniałych samochodów. Ja narzekałem ogólnie na to, że mam słabych rywali drewatarów. Można ustawić sobie tutaj poziom trudności i wcześniej miałem ustawienie trudności drewatara na przeciętne. Teraz ustawiłem na pro, ale zauważyłem, że w jeździe to wolne, jak się ścigam z tymi drewatarami, to oni wcale nie są jacyś lepsi. Nie wiem, czy to się odnosi tylko i wyłącznie do jakichś tam wyścigów, zawodów czy cokolwiek. Moi drodzy, naprawdę nie wiem, co będziemy dzisiaj robić. Na pewno będziemy dzisiaj robić jakieś wyścigi, jeździć i tak dalej. Tutaj jest zmień mistrzostwa, właśnie. Chcę teraz troszeczkę pojeździć hiper samochodami, jakim jest, do jakich zalicza się Koenigsegg Agera, którym jadę teraz. Bardzo podoba mi się kokpit w tym aucie. Kurde, i te łopatki. Fajnie wygląda, jak koleś zmienia biegi podczas szybkiej, dynamicznej jazdy. Dobra, to zaraz sobie zobaczymy. Pojeździmy sobie oczywiście na kamerze z kokpitu, która jest świetna. Auto brzmi z kokpitu bardzo fajnie. Nawet sobie... O, podgłośnie troszeczkę. Kurde. Zupełnie inaczej brzmi. A to zaraz jeszcze sobie... Oj, kiepsko będzie tutaj na wierzchni gruntowej jechać tym autem. Ogólnie ciężko mi się nim dość jeździ. Kurde, źle mnie GPS troszeczkę poprowadził chyba. A nie, dobrze. Dobrze, to jest tutaj. Okej. Myk, myk. I tak, mistrzostwo niedostępne, więc prawdopodobnie będę musiał przejechać sobie do następnego miejsca. Ale mamy tutaj warsztat ulepszenia. I zobaczmy, w której klasie jest mój Koenigsegg. Mój Koenigsegg jest w klasie S2, to jest już hardkorowy koksu. Natomiast ja mam tutaj problem z trakcją. W sensie przy wyjściu z zakrętów jest czasami ciężko to auto opanować. Wymiana układu napędowego. Tutaj, no, jak widzicie... Możemy zainstalować napęd na 4 koła, ale to drastycznie zmniejszy nam prędkość maksymalną. Chociaż ona tak dużo nie jest używana, natomiast przyspieszenie i start będzie dużo lepsze. Ja chciałbym, aby ta Agera pozostała taka, jaka jest, w sensie z napędem na tył, ale chciałbym tutaj pobawić się troszeczkę zawieszenie. Skrzynia biegów, nie, to nie to. Ulepszenia, zaraz. Układ prowadzenia, okej. Redukcja masy. O, i tu prawie wymaksuję mojego Koenigsegga, więc aż takich drastycznych zmian bym nie chciał. Zobaczmy. O, a okej. Tutaj jest do jazdy terenowej przekładnia, ale raczej Agera niespecjalnie nadaje się do jazdy terenowej. Prowadzenie, przyspieszenie, start. Wyścigowa przekładnia, sportowa. Zobaczcie, że ta sportowa i wyścigowa przekładnia dodaje praktycznie to samo. Nie wiem, czym to się różni dokładnie. Mechanizm różnicowy, sportowy, wyścigowy. Tu też nie wiadomo. Tu też nie wiadomo, jak to się zmienia. Opony i felgi. Właśnie, to jest ciekawa sprawa. Możemy sobie zmienić szerokość opon. To jest bardzo ważne i na pewno pomoże zwalczyć ten problem z trakcją, który ja teraz mam w tej Agerze. Więc rozmiar felg nie, ale niech sobie zostaną standardowe, bardzo mi się podobają. Typ opon. Tych nie możemy zainstalować. Aerodynamika, spoiler. O kurde, można ten... Aha, bez regulacji.
On coś tutaj poprawia. Prowadzenie się zmniejszy, przyspieszenie się zwiększy i prędkość. Czyli ten spoiler prawdopodobnie ma mniejszy docisk, ale jest piękny. Bardzo mi się podoba. Dziwne, że ten spoiler ma mniejszy docisk. On jest jeszcze tak wyprofilowany specjalnie, aby tego docisku było więcej, a okazuje się, że spoiler fabryczny ma lepszy docisk. Być może to wynika z jakichś tam uwarunkowań aerodynamicznych, nie mam pojęcia. W każdym razie tu mamy regulowany spoiler i ja nie chcę się w to bawić, bo nie chcę popsuć sobie troszeczkę wyglądu. Znaczy troszeczkę, nie chcę po prostu popsuć wyglądu tego auta, więc tak naprawdę niewiele można tutaj zmian wprowadzić. Dwie turbosprężarki, zobaczymy co się stanie, jak zainstaluję dwie. O kurde. Prędkość jeszcze się zwiększa, ale prowadzenie znacznie się pogarsza. Tylko 83 kW więcej mocy, więc to nie jest gra warta świeczki. Nie zależy mi na większej mocy naprawdę. Mnie zależy na lepszym prowadzeniu, bo ten samochód ma już i tak wystarczająco dużo mocy i wystarczająco dużo prędkości maksymalnej, że tego typu rzeczy nie trzeba tutaj instalować. To jest absolutnie bez potrzeby. Najważniejsze jest tutaj prowadzenie. Zobaczymy, co się stanie. Mamy tutaj możliwość regulacji. No nie wiem, czy mi to dużo da. Kurczę. Weźmy sobie tuning auta. Jeszcze zobaczę opony. O właśnie, ciśnienie w oponach. Na tył damy sobie troszeczkę mniejsze ciśnienie. To powinno zwiększyć też przyspieszenie od 0 do 97, bo tutaj jest pewnie w milach, do 60 mil, od 0 do 60 mil, a 60 mil to jest chyba 97 km na godzinę, z tego co kojarzę. Okej, tutaj się zmniejszy symulacja, prędkość maksymalna. Jechaliśmy no ponad 400 km na godzinę, to jest absolutnie wystarczająco jak na Forza Horizon. W miarę z zmniejszaniem ciśnienia opon, ciśnienia powietrza w oponach, ta prędkość maksymalna powinna się zmniejszać, tak myślę. Dobrze, skrzynia biegów, rozkład, tutaj nic nie możemy zainstalować, tu też nie, tu też nie, tu też nie. Hamowanie, bardziej naprzód bym chciał. Siła hamowania, tutaj nie wiem o co tu chodzi, więc zostawiam i zastosuję sobie tak i zobaczymy, czy będzie mi się rzeczywiście lepiej jeździło Agerą. Jak widzieliście, zbyt wiele zmian jeśli chodzi o osiągi nie wprowadziłem, a jeśli brać pod uwagę takie zmiany jak, nie wiem, turbosprężarki czy coś w tym rodzaju, chciałem natomiast jakoś tutaj polepszyć to prowadzenie, żeby samochód lepiej się zachowywał na drodze, a szczególnie na zakrętach. Mam problem przy wyjściu i przy wejściu. O, tutaj mamy jakąś tabliczkę do zbicia, dostaniemy za to punkty reputacji. Kolejny poziom. Okej, zdobyłem sobie poziom, więc losujemy kolejną nagrodę, zobaczymy co tym razem. I tym razem wypadnie mi... Tak sobie. Niecałe 20 tysięcy kredytów. I przy starcie jest masakra. To auto ma za dużo mocy moim zdaniem, ja tutaj powinienem jeszcze tej mocy odjąć. Chociaż jest to hiper samochód i no po prostu, jak przystało na hiper samochód, powinno być tu napakowane naprawdę sporo mocy, ale ta moc powinna być bardzo dobrze przełożona na koła, tak żeby można było lepiej przyspieszać, efektywniej, prawda? Dobra, musimy sobie jechać tu, a co tutaj jest? Tutaj jest jakiś okrąg. Ciekawe co on oznacza. Być może jest jakieś tutaj miejsce do znalezienia. Albo coś do znalezienia, nie wiem. Jedziemy sobie w każdym razie tutaj. Agera mimo wszystko powinna się teraz prowadzić lepiej i chyba tak jest. A na pewno powinna mniej wpadać w poślizg. Dobrze, ustawiłem sobie poziom drive-atarów teraz na Pro, więc będzie mi trudniej. Ponoć. Tutaj mamy, o proszę bardzo, tutaj mamy Aventadora, drewatar o dużych umiejętnościach, paskudnie pomalowany, ale dobra, trudno. Aventador w ogóle nie powinien być malowany w żaden sposób, to auto jest tak piękne, że albo czarny kolor, albo nie wiem, biały, albo jakieś sugerowane przez producenta
Ale nie jakieś takie śmieszne malowania, bez kitu. O kurde, zobaczcie, ale ten Aventador naprawdę popierdziela i to konkret. Wow, ej, słuchajcie, nie dogonię go. O kurde, no to mamy konkretnego przeciwnika, wow! Będzie zwalniał przed metą, będzie zwalniał przed metą, słuchajcie, zwalnia przed metą! Ej, no to teraz to ja mogę się ścigać, kurde, to jest to. To jest to, co chciałem właśnie, żeby taki poziom trudności był. Jeszcze raz go będziemy tutaj gwałcić. Chodź, koleżko. O kurde. Teraz tak, no chodź, chodź, cwaniaczku. Taki dobry jesteś? No chodź. No pokaż, co potrafisz. No boi się teraz, boi się. A ty, dziadu. Chodź, chodź, chodź. Muszę jechać równo z nim. Ale coś nie mogę teraz rozpocząć. Być może tylko raz można, ale to niemożliwe. No wcześniej można było cały czas... O, jest! Co tu się podziało? O, drgało mi. Coś jest nie tak. Coś się popieprzyło. W tym obszarze jeszcze nie byłem. Ale interesuje mnie to, aby pokonać tego Aventadora wstrętnego. O, będzie jeździł zgodnie z przepisami, cwaniaczek. O, taki cwaniaczek. Chodź tu, Aventador. Agera kontra Aventador. Pole golfowe. Jak on równiutko jeździ? Ja tak nie umiem. Boty głupie. No co on robi? Ja jadę cały czas na pół gazu. Nie mam jak nawet wcisnąć pełnego, bo to się kończy tym, że koła buksują i w ogóle jest masakra. Ale mi ucieka. No nie mogę go złapać na tym polu golfowym. Ja nie wiem, czy on rzeczywiście nie chce się tak ścigać, czy co? Ej! O, nie to mi wybrało, ja pierdziu, jakimś gównem będę jechał. Ford RS200, ja! A chciałem koniecznie z tamtego Aventadora pokonać. Ale dobra, jeszcze się trafi jakiś konkretny przeciwnik. Co ja tu muszę w ogóle zrobić? Osiągnij lepszy wynik umiejętności. Wymagany, 25 tysięcy. Okej. Wynik umiejętności to jest przyznawany za jakieś tam driftowanie, skakanie, stuntowanie i tak dalej. Więc im więcej tego, tych punktów, tym lepiej. Tutaj można skakać prawdopodobnie. No tak, przy każdym jakimś tam zderzeniu bezpośrednim, na przykład o drzewo, te punkty się kasują, więc trzeba na to uważać, aby ich nie stracić. Teraz się coś tam uploaduje, jakiś klip z gry. Ach. Ja tak naprawdę nie wiem, jak je tam używać, ale to jest fajna sprawa, bo jak ktoś się właśnie nauczy ich używać, no to... no to wtedy można sobie fajne klipy nagrać na YouTube'a. O, mało brakowało. Na przykład ze swoich postępów w Forzie, tak? Ja nie wiem, czy to ma być całościowy taki... taki wynik, czy to ma być zbiorczy, w sensie, że będę mógł kilka razy takich tak ponabijać, ale wygląda na to, że nie, można sobie tutaj spokojnie nabijać, tylko zaraz mi znikną te punkty, bo im więcej to się tak trzęsie. 4 razy 12 tysięcy to już powinienem osiągnąć, 55 tysięcy, także myk, myk. To było łatwizna, ale Aventador mi uciekł i już nie będę mógł się z nim ścigać moją piękną Agerą. Jedziemy prosto do tej lokomotywy, która gdzieś tam była pozaznaczana na tym, na tej mapie i prawdopodobnie będziemy jechać na kolejne mistrzostwa, a na kolejnych mistrzostwach wybiorę sobie hiper samochody, więc już żeby was nie męczyć, po prostu się tu tepnę, o ile się da, nie da się, no to jadę tu. Będę musiał jednak tutaj przejechać. Po drodze nie będę nikogo wyzywał na pojedynek, bo i tak żadnego tutaj hardkorowego przeciwnika nie będę miał. Więc tak w drodze do właśnie tego punktu opowiem wam o moich perypetiach związanych z szukaniem samochodu nowego, takiego mojego prywatnego. O kurde, same koksy tam pojechały. Takiego, wiecie, w normalnym życiu, żeby sobie kupić. I ostatnio koncepcja znowu się zmieniła. Znaczy tak, ja rozważam różne wersje, różne auta i na różne auta patrzę pod kątem tego, jak one mogłyby mi się przydać albo i nie. I po prostu jak mi będą odpowiadać, więc ja bym chciał jakieś mniejsze auto, nie jakieś duże, ale jeśli większe auto w postaci na przykład Audi A6 albo Passata B6 będzie mi bardziej odpowiadać niż taki mały Golf albo Audi A3 albo jakaś, nie wiem, Toyota albo Honda,
No to wtedy kupię większe auto. No. Mam teraz dylemat. Teraz ogólnie przyglądam się rynkowi samochodów używanych, czyli Golfinie. O kurde, Mercedes SLR. Golfa 5 sobie patrzę po prostu. I są różne ceny za niego. Kolejny koks. No i podoba mi się ogólnie z wyglądu. Siódemka też mi się. Szóstka, przepraszam, też mi się bardzo podoba. I myślę, że. No nie wiem, co myślę. Na pewno wersja pięciodrzwiowa, nie trzydrzwiowa. Bo trzydrzwiowa raz, że kojarzy mi się z takimi gówniarzami, którzy chcą się, nie wiem, popisać, poszpanować. Tak mi się kojarzy po prostu. A dwa, że jest troszeczkę to niepraktyczne. Oh man. Czy ja będę się ścigał z pociągiem? Fakt. Musisz przejechać dłuższy dystans niż pociąg. Ale nie ma lepszego auta na ten tor niż Fulvia. No dobra. Go! Aha! Fajnie! Nie wiem, jak ja sobie poradzę z tym pociągiem. Ale on wcale nie jedzie tak wolno. Zresztą ruszył strasznie dziwnie szybko. Jak na pociąg. Będziemy jechać troszeczkę, widzę, szutrem albo gruntową drogą. Raczej szutr, to wygląda na szutr. Okej. No i musimy dać radę ciuchciowi. Pamiętajcie, że ja nie wiem, czy to jest poziom trudności. Czy ustawiam ten poziom trudności też dla tego pociągu, czy tylko dla awatarów, które będą się ścigać. Ale jeśli to dotyczy też pociągu, no to będę miał troszeczkę przerąbane. Dobra. Także patrzę właśnie na te różne samochody. I ja już w ogóle... Ja mam trochę mętlik w głowie, no tyle jest tych różnych opcji, każdy samochód ma jakieś tam wady i zalety. Każdy samochód będzie odpowiadałby mi bardziej lub mniej. Na przykład ten, który mi bardziej odpowiada, będzie taki mniej prestiżowy, a ten, który mniej mi odpowiada, jest bardziej prestiżowy i powiedzmy chciałbym go ze względu na to, ze względu na wygodę na przykład jazdy, ale wtedy jego utrzymanie jest wyższe, tak, co za tym idzie też spalanie, tak? Oj, kiepsko, kiepsko. Więc trzeba po prostu dokonać taki wybór i zastanowić się nad tym, co jest dla mnie dobre, co by spisało się. No wiadomo, że ideału nie znajdę, bo nie ma ideałów, ale na pewno jakiś tam, na jakiś tam kompromis w kilku kwestiach bym poszedł i wybiorę coś na pewno dla siebie. Pieniążki cały czas sobie odkładam na to i na razie nie ma pośpiechu, bo jeszcze nie mam pełnej sumy, ale myślę, że tak na kwiecień uda mi się uzbierać taką sumę, jaką sobie zaplanowałem. No i wtedy zobaczymy. Juuu! Fajna sprawa w ogóle. Ja nie mogę trąbić, ja też bym chciał potrąbić. Jak to wygląda? Podoba mi się taka sprawa. Znaczy, to jest podobna opcja jak z tymi myśliwcami wcześniej, ale z tymi myśliwcami było naprawdę ciężko, jak dla mnie. A napisaliście w komentarzach, że z tymi myśliwcami zawsze się wygrywa, bo tak jest gra po prostu napisana. Nie wiem, ja przegrywałem tam kilka razy i naprawdę to nie było łatwe. Okej. Dawaj, dawaj, dawaj! Co ty jesteś w ogóle za samochód? Lancia. O kurde, tam jest meta! No dobra, tym razem się uda. Tym razem było łatwo. Łatwiej niż z tymi myśliwcami, bo tam jechałem Ferrari, już nie pamiętam jakim. Ale jechało mi się nim tragicznie, bo strasznie zarzucało tą duperę. Kontynuuj. Pewnie będę miał teraz jakieś dodatkowe wyzwania albo coś. Osiągnięcie. Daremny trening. Dobra. To mamy załatwione. Nie, dziękuję. Lecimy dalej.
No i teraz będę musiał prawdopodobnie zmienić mistrzostwa, bo mam teraz wybrane chyba jakimiś muscle carami, bo w poprzednim odcinku ścigałem się Plymouthem Hemikudą, a w tym odcinku chciałbym troszeczkę pojeździć właśnie z nowo zakupioną Agero, a później zjedziemy trochę niżej też z klasą i kupię może jakieś inne auto z niższej klasy, albo po prostu wybiorę jedno z tych, które wylosowałem lub które mam już w garażu, no i sobie je przetuninguję tak, żeby było dobre w jakiejś tam klasie. To jest moja śliczna Agera, gdzie musimy jechać. Ojej. Festival Horizon. Musimy jechać na Festival Horizon. I zobaczcie, jak GPS mnie jakoś głupio prowadzi. Ja, wystarczy, że ja się... Ja zakręcę, no nie? Zawrócę po prostu. Pojadę sobie tą ścieżką i będę dużo szybciej na miejscu, niż jakbym tutaj jechał przez jakieś wygwizdowia i w ogóle tam, gdzie, nie wiem, kury latają po drogach. A, dajcie spokój. Okej, okay, no i jedziemy sobie tutaj. GPS jeszcze nie zmienił drogi, to jest bardzo dziwne. Musimy prawdopodobnie na rondzie skręcić sobie w prawo. I zobaczcie, GPS dalej prowadzi mnie tą głupią nitką. No i ja dziękuję. Na pewno dobrze skręciłem? Na pewno, no kurde. I w dalszym ciągu nie zmienił trasy, no kurde, jakie to jest dziwne. Patrzcie, jeszcze, zbliżam się już do tamtej nitki. Gdzie się skręcę zaraz w lewo. O, dopiero teraz się zmieniło. Jaki GPS. No już moja automapa w tablecie by sobie lepiej poradziła z tym. O, oh, man. Dobra. No teraz troszeczkę chyba jest lepiej z tą Agerą. Chciałbym wyzwać jakiegoś trudnego driwatara, ale wiecie co? Już troszeczkę ganiałem za tym Aventadorem i mi się odechciało teraz za nimi ganiać. Jak się napatoczy jakiś frajer, to wtedy go wydymam elegancko, ale teraz jedziemy... O, czy to jest Bugatti Veyron? To pewnie będzie pro. O kurde. Agera kontra Bugatti Veyron. I Lucek, który nie do końca potrafi opanować Agerę. To będzie fajne wyzwanko. Uuu, yeah! Gdzie moje nitro? Dobra, dawaj, cwaniaczku. Tak, jesteś dobry? Tak, jesteś dobry? Cholera, jasna. On jest dobry. Jak równiutko w ogóle jedzie. Ścigamy go. Chodź tu! Ścigaj się. Zdobyłeś punkt umiejętności. O! 10% na wszystkie auta, a nie mam punktów. Dobra, to sobie jeszcze jeden zarobię. Przyda się zniżka 10%. Dogonię go czy nie? Cwaniaczek. Kurde, nie chce się ścigać. Tamten Aventador też nie chciał, to głupek. O kurde, jak on zapieprza. Ja chyba rzeczywiście będę musiał ulepszyć moją Agerkę. Dwie turbosprężarki i jedziemy wtedy, a nie. Napęd 4x4. Ej, no nie da się go dogonić. Skubaniutki. Może teraz będzie. Kurde, ej, jak on zapieprzał. Co raz się do niego zbliżam, to... To jest lipa. Ja się chcę z nimi ścigać, teraz to można się ścigać. Czas się zabawić przed naszą jutrzejszą wycieczką. Dobra. A to on tutaj jechał, się schował. Sports cars. Uki. Kontynuuj. Okej, okay. Nie wiem, o co tu chodzi. Wygranie... Okej. Okay. Nie patrzcie tak na mnie, ja jestem tutaj świeżak w tej grze, także wiecie. Dobra robota. Ukończyłeś pierwszą wycieczkę tego lata. Możesz dzięki temu wstąpić do klubu Horizon. Kluby gromadzą przyjaciół i kierowców rajdowych, mających podobne zainteresowania. Mogą oni dzięki temu rywalizować ze sobą i zdobywać nagrody. Wow, wow! Wybierz klub, do którego wstąpisz. A jeśli nie chcę? Dołącz później. Dodatkowe nagrody. A, dodatkowe nagrody. Dobra, to dołącz do klubu. Nie ma klubów. Polecane kluby. Nie mam znajomych w ogóle, jestem smutny. Ale dobra, trudno się mówi. Wyszukiwanie klubu spełniającego wybrane kryteria. Ile będzie mi tego... Drift Monkey, Monkey. Otwarty, otwarty. Wbiję tam, gdzie jest mniej członków.
Nie, wbiję tam, gdzie jest fajna nazwa. Audi Club Polska, Freeride, Podbeskidzie, Headhunters, Klub Polskich Forżczów, Trackmania, Polacy Rodacy. A, wbijam. Dołącz. Polacy Rodacy, podoba mi się. No dobra, yeah. Oto twój klub. Teraz za ukończone wyścigi zdobędziesz jeszcze większe nagrody. Ścigając się z innymi klubowiczami, możesz zdobywać wyższe premie. Nie chcę się ścigać z innymi. Sprawdź swoją pozycję w rankingu klubowym. Codziennie otrzymasz nagrodę, której wysokość będzie zależeć od twojej bieżącej pozycji. Wow. Okej. Okay. Pokonam lidera i będzie git. Będę dostawał takie nagrody, że szok. Dobrze, co my tu mamy? Zacznij wycieczkę. Muszę pokonać tego Bugatti Veyrona, nie ma bata. Ale teraz jedziemy sobie na wycieczkę. Będziemy musieli dojechać pewnie do pewnego punktu. Okej. Okay. O, właśnie. Pamiętasz, co mówiłam wcześniej? Zakup nowego samochodu to możliwość udziału w innych imprezach. Dokładnie. Może wybierzesz sobie nową brykę do kolejnych mistrzostw. W ten sposób opanujesz jazdę nią w drodze na imprezę. Hej. A dlaczego ja nie mogę wybrać hiper samochodów? Bo tak. Supercars to... A, obecny samochód. Dobra, wszystko gra. Wszystko już wiem. Okej. Okay. Tu możemy jeszcze... Hypercars. Wow. Bierzemy. Agera! 2011? Aha, tak, Agera R jest chyba z 2013, nie wiem. Dobra, ścigamy się. Do zaprogramowanych stacji radiowych festiwalu Horizon została dodana nowa. Pierwszym przystankiem podczas naszej wycieczki będzie Montelino. Nie jest to może najdłuższa przejażdżka, ale w paru miejscach widoki będą genialne. Okej. Jesteśmy gotowi? 12 km. Pewnie GPS. Dlaczego po prostu nie mogę jechać tutaj asfaltem i pojechać... To nie, to jest jakieś dziwne. Ale wiecie co, to specjalnie nas tak prowadzi, żebyśmy pozwiedzali te właśnie niby fajne miejsca. Ale zobaczcie, o ile ja mogę sobie skrócić drogę, jeśli pojadę sobie po prostu tutaj. Tu i tu. A to mnie jeszcze gdzieś tu prowadzi. Jesus. Dobra, do tego... Nie mogę ustawić, o nie. Ja pojadę po swojemu i git. I będę pierwszy, a co? No to jest jakieś naprawdę dziwne. No i codziennie praktycznie przeglądam te różne jakieś samochody i wiecie co? Ja po prostu też nie wiem, jak w tych samochodach będę się czuł. W sensie, na przykład w takim Golfie piątce. Ja po prostu musiałbym do niego wsiąść, zobaczyć, czy ja mam tam wystarczająco dla siebie dużo miejsca, bo jestem dość wysoki i nie wyobrażam sobie siedzieć, kupić w ogóle taki samochód, którym będę się czuł źle, gdzie będę dotykał głową pod sufitki albo czegokolwiek. Po prostu wszystko musi być idealnie, bo to będzie samochód, którym ja będę przemierzał dość spore odległości, bo do tego właśnie mi jest auto potrzebne. Więc musi być dość oszczędne, jeśli chodzi o spalanie, ale też no, nie przesadzajmy, nie będę chciał silnika tam 1.4 czy 1.1. Chociaż 1.4 wcale nie są takie złe, też to można wyciągnąć z nich 109 na przykład koni. To zależy też jakie silniki. I one też tam dużo nie palą, mówię o benzynowych teraz oczywiście. No ale ropniaki są też, które mało palą, też można się nimi zainteresować. Także właśnie takie auto potrzebuję. Jak będę bogaty, to kupię sobie samochód, który będzie moim takim pupilkiem i który będzie dużo palił i będzie taki sportowy, ale na obecną chwilę potrzebuję auto do przemieszczania się i chciałbym, żeby było po prostu wygodne i fajne i wystarczająco prestiżowe, żeby nie wyglądało jak jak jakiś chrupek mały. Ale też, żeby nie było przesadnie duże, no. Więc... takich różne warianty sobie rozważam. Najfajniejszą opcją by było, jakbym sobie pojechał do jakichś komisów samochodowych i sobie posiadał do tych samochodów. Nie wiem, popatrzył jak się w nich czuję. Po prostu usiąść do środka i zobaczyć, no nie?
to by była najchyba lepsza opcja dla mnie. Jedziemy na wyściga i teraz tak naprawdę ole fury, jo pierdziu. Teraz tak naprawdę sprawdzimy, co moja gra potrafi. I sprawdzimy, co dało zwiększenie poziomu trudności na profesjonalnych. Oh yeah. Chyba będę żałował tego zakupu, wiecie, bo tą grę naprawdę ciężko jest opanować. Pagani z zondą dobrze mi się dosyć jechało. Ojej, zobaczcie, wychodzę z zakrętu. Nawet nie dociskałem gazu do końca i już jest. Och. Dobra. I teraz naprawdę chwila prawdy. Trzymajcie kciuki. Pojedziemy sobie ten wyścig. Och, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda wygrać. Albo chociaż podium zdobyć. No nie wiem, co mnie teraz czeka, bo naprawdę myślałem, że tutaj cały czas będzie taki niski poziom trudności. Jest ten pieprzony Bugatti! Odegramy się nad nim, chyba. Rozpoczynamy. Boję się. O, lera. Jakie oni mają starty. Okej, fajnie. Żałuję, że nie kupiłem P1. Naprawdę. Ojej, zobaczcie, ja nawet nie dociskam gazu do końca, a i tak mi obraca samochód. Straszne, straszne. Będę musiał coś naprawdę z tą aerodynamiką jeszcze tutaj pomyśleć, z dociskiem, czymkolwiek, żeby to auto było bardziej przyczepne, naprawdę. Okej, zakręćmy kołem fortuny, bo właśnie odblokowała mi się taka możliwość. Zaraz wam powiem, jakie modyfikacje wsadziłem do Agery. I no tak, przede wszystkim o spoilerowanie, tak? Dałem jednak regulowane spoilery z tyłu i z przodu. Wygląda to paskudnie, ale mam nadzieję, że będzie się lepiej prowadzić. Wymieniłem felgi na lżejsze. Dodałem, usztywniłem troszeczkę ramę. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest tutaj ta krata w środku. Troszeczkę auto teraz mniej waży i jest obniżone. Ma zawieszenie wyścigowe, czy raczej sportowe? Wyścigowe chyba. Więc jest niższe. I co tu jeszcze? No tam parę rzeczy, jeśli chodzi o osiągi, niewiele mi się staty zwiększyły, a więc mogę jeszcze rywalizować w klasie S2. No i zobaczymy, jak z pokonywaniem zakrętów teraz będzie. Docisk jest chyba maksymalny. Nie, no nie jest maksymalny. Ale jest, wydaje mi się, że jest lepiej. Dopiero to sprawdzimy na tym wyścigu, więc nie chcę mówić dokładnie. Ale ustawię sobie z powrotem. Bierz. Dobra. Ustawię sobie z powrotem na poziom trudności pro, albo tak, bo jestem hardcorem i zobaczymy, czy się uda w ogóle zdobyć miejsce na podium. Bo co? Bo co? Bo ja nie mogę? Co? Ja nie mogę? Zaraz zobaczymy. Kurde, jakie te fury w ogóle są. Ale jest to Bugatti, z którym ja się mam zamiar zmierzyć. Poziom trudności ustawiamy na pro. Puh. To będzie hardcore. Hardcore. No nic, ale zaczynamy. Oh man. Wszystko jest tak ustawione, żeby samochód w miarę dobrze pokonywał te zakręty. Także prędkość maksymalna jest niższa. No i zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Także trzymajcie kciuki. No jest zdecydowanie lepiej. Jest lepiej. Jeszcze nie jest to. Co te samochody przede mną? Gdyby mi nie sterzały, to by mi szło jeszcze lepiej. I tak rzuca tupele strasznie. O Boże. Ratujcie mnie! Ja nie chcę się dłużej kompromitować, naprawdę. I czemu te dziady się tak spychają? Oni są, ej, zobaczcie, jak ja ich spycham, to oni są, kurde, nie wiem, 100 ton ważą, ale jak oni mnie spychają, to ja normalnie lecę w kosmos. Strasznie mnie to denerwuje. O Boże, i tak rzuca tą dupą jak chce, no ja pierdzielę. Z hamowaniem jest lepiej, opony dałem szersze, jeszcze mniejsze ciśnienie dałem, o Boże. Straszna ta gra jest, naprawdę, katastrofa. Ja chyba rzeczywiście będę musiał tutaj dać na pewno 4 koła, bo no bez tego się chyba nie obejdzie. To jest straszne, no. Przypomina mi teraz to jazdę w... O!
Wiecie w czym? W Dirt Rally. Jest tak trudno teraz, jest tak trudno, a to nie jest gra symulacyjna, tylko arcade'owa. Jest naprawdę bardzo trudno. A będę musiał, nie wiem, albo zmienić samochód. Ja myślę, że to nie jest auto do właśnie tego typu wyścigów. Agera jest do wyścigów na autostradę, bo po prostu osiąga bardzo szybko bardzo duże prędkości. A tutaj dobrym autem jest na przykład tak... O Boże! Taka Pagani Zonda Cinque. A nie taka Agera, która w ogóle tu się jeździć nie da. Zacznijmy od tego, po zakrętach. Jest masakra. Ja pływam tu po prostu po tej drodze. Nie ma w ogóle przyczepności. Jak patrzę na te samochody z przodu, jak oni pokonują zakręty z jakimi prędkościami, to mnie aż skręca normalnie. Ja ich w życiu nie dogonię z takim tuningiem tego auta. Teraz przynajmniej nie ostatni. I znowu te pieprzone kosze! Ja... Nie no, ja pierdzielę, to jest jakaś masakra. Tym autem w ogóle nie da się jeździć. Albo ja nie wiem, nie no, ale to w ogóle pływa po tej drodze. Ja staram się opanować malutko tego gazu, tylko tak. Tak dotykam, już kurde, rozwala dupę i kołyszę na wszystkie strony. Ja zaraz wezmę moją Suprę, zdegraduję ją do, nie wiem, poziomu S2 i zobaczymy, czy co te gnojki wtedy powiedzą. Z tą Agerą jest masakra. Jeśli macie zamiar ją wybrać w tej grze, to odradzam, ale wiecie co jeszcze zrobię? Jeszcze zrobię inną opcję. Dobra. I zobaczymy, co się teraz stanie. Boję się i tak, nie wiem, co to z tego będzie. Moi drodzy, ostatnie podejście Agerą. Jak się nie uda, to ja zmienię samochód. Sprzedaję Agerę w piździec i biorę coś innego. Zobaczymy, jak będzie śmigać teraz. Przejadę się tutaj kawałek. Szybciej zmieniamy biegi, no bo wiadomo, ustawiłem tutaj inaczej skrzynię biegów, żeby było bardziej na przyspieszenie. Zobaczymy, czy to się rzeczywiście sprawdzi. Prędkość mi jest tu tak naprawdę niepotrzebna, chyba w ogóle w tej grze. Prędkość maksymalna, więc 400 km i tak mało kiedy się osiągnie. No dobra, myk myk. Ostatnie podejście, moi drodzy, do tego wyścigu dzisiaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Już to widzę. Już to widzę. Ustawienie auta jest zupełnie inne niż było w ogóle na początku. Tu ktoś jedzie stokowym kenizegiem. Damn. I pewnie mnie rozwali jeszcze. No a jak? Nie zmienia poziomu trudności, bo jestem hardcorem, jak wspomniałem, i będziemy ścigać się tak. A co? Dalej pływa, ale jest zdecydowanie lepiej niż było. Chociaż i tak do dupy. O kurde. Ale mnie wkurza, jak oni się tak spychają, wiecie, i ważą 100 ton, a ja nie mogę ich dobrze spychać, bo ja nie ważę 100 ton jak oni. Co tu, 7 biegów jest? Damn. Za późno hamowałem. Ale oni w ogóle tu nie hamują, ja nie wiem! Jaka prędkość. No dobra, teraz jest hardcore, przyznaję. To się zwiększy poziom drivatarów. No tutaj trzeba jednak wolno jechać, bo tu jest dosyć ostry zakręt. On tak nie wygląda na tej mapce, ale on jest, cholera, bardzo ostry. To jest straszne, to jest cholera straszne. Jestem ostatni znowu. Ja nie wiem, ja coś nie umiem jeździć tą Agerą. Nie wiem jak wy, czy... Osoby, które grały w Forza Horizon, jeśli miałyście styczność z Agerą, powiedzcie, jak w ogóle jeździć z tym samochodem? Ja tego nie czaję. To jest...
A jeśli macie jakieś pomysły odnośnie tej Agery, jak ją mam ulepszyć albo jak ją mam zmienić, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja teraz jak będę obrabiał ten odcinek, obrobię go sobie, jak będzie się renderował, ja będę tą Agerą naprawdę ćwiczył i do następnego odcinka się tak przygotuję, tak spróbuję ją, nie wiem, stunigować, zrobić cokolwiek, ewentualnie sprzedam, żeby po prostu wygrywać te wyścigi na poziomie profesjonalnym drewatarów po prostu. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam was na kolejne odcinki z Forzy Horizon 2. Trzymajcie się, na razie, pa pa.